I drugim gruntem zrobimy tak samo. Nie jest to jednak takie trudne, jak mi się zdawało. Ale mówię, moja pamięć mnie zawodzi. Załatwione. Dobra. Często. Wiecie, jak to jest? Jak się ma dziewczynę i pamięć zawodzi. Niczego się nie pamięta. No właśnie. Tak to właśnie jest. Co mamy następne w kolejce? Rękawicki! Rękawicki, proszę bardzo. No tak, rękawiczki jak najbardziej są nam tutaj potrzebne. Pójdziemy sobie kimś... Ale to tylko przecież ten megafon. Dobra, trzeba obcykać, jak tutaj się to pojawia. Tak się pojawia. Tu. Aha. Coś tak z dupy. Podobało się? Udało się. Dobra. I przeszliśmy. Mamy rękawiczki. No i oczywiście damy gruntowi, który nic nie ma. On na pewno jest smutny, że nic nie ma. Pieniążek! Co my tutaj mamy? Aha, jeden z pałą, jeden z rękawicami. Jak przykro, że musimy jednego zostawić. Ja tak nie lubię. Ja się przywiązuję do tych gruntów, naprawdę. Ja tego nie sprzątam. Ale nie to, żebym ich zostawiał, no. Ajajaj. No dobra. Ale tak to już trzeba. O, właśnie, ten mam troszeczkę mało. Nie wchodź na patelnię, bo tam jest boczek. Dużo tłuszczu gorącego. Tłustego. A ty jesteś już taki troszeczkę tłuszczutki. No Zapkola, no stary, no co? Nie widziałeś Zapkoli? Łajże tu i mamy save'a. To znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. No jesteśmy na dobrej drodze, na pewno. Bo nie było innej, powiem wam. Nie było innej drogi. A tymczasem przejdziemy sobie tutaj. O tyle jest łatwiej, że tutaj to się nie świeci. Tu mamy zamknięte, tu mamy zamknięte. Myślę, że trzeba to otworzyć po prostu. Aha, tu jest przycisk. Okej. A, to mniejsza z tym, kim tam pójdziemy. Dobra. Cyk. Facet z rękawicami. Nigdy się nie boi. Robali takich zielonych, a on nie. Aż on nie się nie boi. Nie ma sprawy. Dobra. Wow. A one tak sobie chodzą tutaj tak... Bardzo przy sobie, powiem wam. Robi się. No i teraz gdzie? Teraz gdzie? Teraz tu. I patrzcie, jak ładnie się przeszło. Do końca. W porządku. I możemy chyba teraz tym gruntem przejść, nie? Załatwione. Można czy nie można? A można. Przemkniemy się tutaj krawędzią. Nie ma sprawy. No i na spokojnie. Ten grunt stoi na czymś. Walsz, w porządku. I na pewno w czymś przeszkadza. Tak jest. Trzeba będzie go... Zdezynfekować, zutylizować, zniszczyć, zabić i wszystkie inne słowa, które się nasuwają. Aha, a tutaj mamy jednego, który tylko może... Jeden z pałą może przejść tylko, tak? Tak jest. Pałownik tak zwany. Nie ma sprawy. Dobra. To ciekawie, powiem wam. Ciekawie, że tylko pała może przejść. Załatwione. No ale cóż. Przyjąłem. Taka gra. Wal śmiało. No to zobaczymy, co to nam da. Hop. Jasne. Bardzo dużo save'ów tutaj zauważyłem, że jest. Sprawdźmy, co to da. Aha, dobra, już wiem. Czyli teraz ta oliwka sobie poleci tutaj dalej. O właśnie. I do góry, i w prawo, i w dół, i naciśnie nam przycisk, który nam co zaaktywuje? Na pewno to. No właśnie. Słucham, si, senior. Przyjąłem. Dobra. O właśnie. Niech
ci będzie. Powiem wam, że ta kula mnie chyba teraz będzie gonić. Si, senior. Możesz w pytkę, że tak powiem. Trochę kapa. Mam nadzieję, że... Nie pozwól mi umrzeć, proszę cię, nie pozwól mi. Ale że poszedł... Przyjąłem. Aha, ale poszedłem na farta. Dobra. Coś tu rozwaliliśmy. Czy na pewno zatrzymamy oliwkę? No na pewno. Na pewno zatrzymamy oliwkę. A jak tu wejdziemy, to na pewno otworzy się... Właśnie, właśnie, właśnie. I teraz mamy tutaj dużo chyba do zrobienia, czy nie mamy dużo do zrobienia? Jak myślicie? Aha, będziemy musieli tędy przejść. Dobra. Myślę, że nie będzie większy problem. Tutaj chyba nie musimy ich rozwalać. Chociaż nie, tamten na czymś stoi. Patrz na moją dupę. Tamten... Nie będę patrzył na twoją dupę. Będzie mi kazał, że patrzył na jego dupę. Dobra. No, co wy jeszcze nie skończyliście? Dobra, coś otworzyliśmy, nie wiem co, nie... A, dobra, już wiem. I... Aha, ty też jest przez... Oczywiście stoisz na jakimś tam dziwnym... Pałownik cię zbije? No co ty? O ty, niedobry. Dużo mi zabierasz. Skubany. No? Co mnie kopiesz spod tej tarczy? Dobra, uwaga na... Gościa z... Czym? No właśnie. O, żeż wy... Patrzcie, ale jajca. Powiem wam, że... Jest dosyć śmiesznie. Dosyć dużo tutaj tego jest. No ale cóż. Sprawdźmy, jak to się potoczy dalej. Myślę, żeby tym sobie dalej iść. Tutaj są jakieś zjedzone truskawki, chuj. Powiem wam szczerze, że mi się tak truskawki przejadły. Jasne. Dobra. Niech ci będzie. Bardzo chętnie bym Dobra. Poprosił, żeby obydwoje we mnie strzelili w tym samym momencie, właśnie. Wtedy miał lepszy wgląd na moją sytuację. No właśnie. O tak. Jak obydwoje w nas strzelą, to jest tak łatwiej wyważyć, kiedy to do nas doleci. W tą stronę. Aha. No dobra. Aha, tutaj jest król. Jak mamy stąd wyjść? Dobra. Już przynajmniej obczaiłem lekko, jak trzeba do króla dojść. Kto tutaj zostawia pety? Czy ja wyglądam na naukowca? Strasznie się zbulwersowałem. Różowy pistolet! No nie... W porządku. 3-4. Nie może. Różowy? Ale ajdź. O co ci chodzi? A da się to włączyć? Halo? Jest tam kto? Co? Nie da Jesteś się. Jesteś zadowolony? Jesteś Aj, to tego trzeba będzie tak strzelać. Nie próbuj nic mówić do o różowej tego sprawie. Trzeba będzie tak strzelać, dobra. Czyli jego trzeba będzie posuwać. Bez skojarzeń. Bierzmy go! Bierzmy i róbmy to tak po prostu. Spluwy zabijają grantów, co jest? No. I na pewno on nam otworzy te trzy... Nic mówić o różowej spluwie. Te trzy tutaj poziomy... Przyjąłem. ...czarnych... piramidek. Jesteś zadowolony? Spaduwa. Nie ma sprawy. I jeszcze potrzeba nam... To kule, a nie spluwy. Dwa razy. Wracaj go uderzyć. I jeszcze raz. Jesteś zadowolony?
Teraz będzie troszeczkę trudniej, bo musimy go stąd jako, stamtąd jakoś wybić. Jasne. Nie cofnij się. O, teraz. Say hello to my little friend, tak? Jeszcze troszeczkę. Jasne. Dobra. Niech ci będzie. I okej. Okay. Jeszcze. A, jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujemy go popchnąć. Dobra. Możemy sobie stąd spadać. I teraz od tej strony go. Od prawej strony. O! Mówić o różowej spluwie! A myślałem, że on jest niezniszczalny tymi gąbkami. To kule, a nie spluwy zabijają grantów! No cóż. Dobra. Możemy chyba sobie już tam dojść. W porządku. Spokojnie. A tymczasem chyba sobie możemy tego gościa wrzucić do dziury. No. Aha, i tym gruntem też możemy sobie wyjść chyba. Przygotuj się na no, do dziury, papa. Jesteś zadowolony? Stia. Tym gruntem musimy sobie jeszcze... Nie! No, myślałem, że tu chcesz tutaj iść naprawdę. Co tak jest? Se jaja robiłem. Jasne. Na serio mi to bierzesz. Nie wolno bawić się zapałkami. No właśnie, nie baw się zapałkami. To sobie krzywdę zrobisz. Niech ci okay. będzie. Tutaj się nasze dwa grunty spotkają. Dopiero jest bumerang. A tymczasem mamy sobie bumerang. Co możemy zrobić bumerangiem? Sytuacja. Można odróżnić chłopców od mężczyzn. Jasne, że można. Niech ci pójdziemy będzie. Sobie. Tutaj po... Co to jest w ogóle? To są jakieś... Załatwione. Porażone, jasne. Nie wiem co. Załatwione. O... Dobra. Aha. Okej. Okay. Staniemy sobie chyba w tym miejscu i będziemy teraz walić wszystkich. Dobra. O, jak fajnie. Jak superaśnie. Przepraszam, znowu dmuchnąłem. Ej, coś sobie źle ustawiłem przy ustach. Coś sobie źle ustawiłem przy ustach, że tak mi się dmucha. Mam nadzieję, że mi wybaczcie. Jeszcze jeden? O, żeż ty. Przygotuj się na śmierć! O. Szkoda, że nie mamy słomki, byśmy to wszystko pospijali. Dobra. Jasne. Czemu on zawsze mówi dobra, kiedy ja mówię dobra? W porządku. Tu. Przyjąłem. Tu. Niech tu i tu. Będzie. I tym co też sobie przejdziemy spokojniutko. Oczywiście pod kątem prostym. Si, senior. Jak tak żeby inaczej. Niech ci będzie. Załatwione. Okej. Okay. Tak jest. Mamy coś jakieś tak dziwnie... Mamy coś dziwnie pokruszonego, nie wiem dlaczego. Nie mamy żadnej łopaty, dzięki której moglibyśmy tutaj coś odkopać. No nie mamy. Dobra. A co my mamy tutaj? Aha, dobra, rozumiem. Ale co nam to da? Przyjąłem! Aha. Już wiem, co nam to da. Robi się! Nie ma sprawy! Jakoś tak mi się zdaje, że ten grunt z tym, z bumerangiem szybciej chodzi. Jasne. Powiem wam, że sobie tutaj zapiszę, dobra? Okej. Okay. Mamy zapisane, bo to jednak jest troszeczkę trudno z tymi glizdami, które tak zapylają. Niech ci będzie! O, udało się. Tak jest! Tutaj też się udało na szczęście. Te glizdy jeszcze szybciej zapierniczają. Skubane, co one się nażarły w tej kuchni? Dobra. Straszne. Jasne. No, jest, udało się. Te glizdy na szczęście wolniej, ale z kolei nie mamy na środku żadnego schronienia. Tak jest.